Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpie, witam was w 27 odcinku z Rizena 3 Władcy Tytanów. Tak, te poniedziałki są zawsze najgorsze. Ogólnie hejtuję poniedziałki i tyle mam do powiedzenia, jeżeli chodzi o dzisiejszy ponuro słoneczny dzień, no bo z rana to takie mgły są, że to jest po prostu katastrofa, a mróz normalnie jak na Syberii. To jest tragedia. Pogoda już się robi tragiczna. No właśnie, a co do Rizena, to zaczynamy już nasze przygody w Kaladorze i zobaczymy, jakie nas tu misje czekają. What's that supposed to mean? No fish. I'm Olu. sorry, but you heard me. We have to look to our own. Can't give away everything we have. Bloody hell, what am I supposed to tell the others? You could try to catch something at that beach yourself. I don't have time for that. You'd better have something for me next time. You could try the farms. That's no good to me. I'll try somewhere else. Do that. Like I said, I'm sorry. What's that revolting stench? It isn't that bad. I hope it'll blow over. I can't bear the smell of fish. I czekaj, ty kozak! Well, who do we have here? A new face on our island. Welcome to the lowest level of hell. It's the best place to be right now. Myślałem, że mi to telefon dzwoni, a to kurde dudli mi w tej grze. Dobra, kozaku, co cię tu sprowadza? Are you serious? Sorry. Guess I've been here too long. Gallows humor's the only thing that helps with all the shit going on here. I respect that. It's a good way to look at things. How's it going? Disastrous. The shadows are advancing and people are dropping like flies. It's the perfect time to be a gravedigger, I'd say. There's plenty of that kind of work here. I guess a lot of looting is going on as well. Nothing gets past you, does it? When chaos rules and people vanish, we have to choose who to protect. Not even us demon hunters can be everywhere. Potraktuję cię łagodnie, bo jesteś człowiekiem, Luju. Tak to bym cię już dawno tutaj skosił. What are you doing here with the fishermen? I'm here to gather fish for us. Who's us? Us demon hunters, of course. But these poor fishermen have been hit hard. Their work here is becoming impossible, what with all this shit going on. No wonder they have so little to sell to us. O, czyli mamy już questa. Why should you care? Well, unfortunately, we demon hunters will soon have nothing left to eat. I guess we'll have to go fishing ourselves, while the hellhounds are on the loose. Fucking great. It looks like I'll jakby to probably Geralt have to return to the Citadel without tam. Any fish. Join me if you like. Czy ja wiem? A, dobra, Take me idziemy. With you. Okay. Let me know when you want to set off. And if you do manage to find a few raw fish, I'd be willing to buy them from you at a good price. But the thing is, I've got no gold with me, so we can only do business when I'm back in the Citadel. All right. Czego możesz can you mnie teach me something? Nauczyć? Possibly. Kasiasz. Takiego skillsa bym opanował. Teach me how to pick locks. The important But I don't need. So, you. Then you take a piece of pl. First. Then. Dobra, sorki, że to przebiłem, ale jakoś mnie to nie interesuje za bardzo. To jakoś mnie mniej obchodzi, chociaż nie wiem. Wyrywanie zębów. Nie, dobra, starczy. Dobra, mamy jakiegoś już tu questa. A to trzeba w ogóle odznaczyć, bo to bez sensu. Gdzie jest ta?
Bordela cała. Na które to jeszcze nie mamy questów z tej lokacji. Okej. Teraz sobie jeszcze sprawdzimy, czy można tu kogoś okraść. Aha. Nie. What business do you have here? Be careful out there. Z tą już nie można pogadać. Aha, nie będę podnosił, bo jeszcze będzie kapowa sytuacja. Można sobie coś smażyć? No pewnie, że można. A dlaczego by nie? Coś się znajduje? Czyż jakaś rybcia? Ty się tylko tam, Edward, nie spal, bo wiesz, będzie cieniutko. A tam na górze ktoś jest? Se sprawdzimy. Nie, kaczki nie będę wam ubijał. Nie, nie, bez przesady. Nie jestem aż taki jeszcze podły, ale mogę taki być, jak chcecie. A położę mi... O, i znowu mamy sen. Git. Mogę tak mieć co odcinek? Luju. Och. Dobra, gdzie są te pyłki? Muszę je pozbierać, bo inaczej kiepsko z nami. Dobra. Teraz gdzie mamy iść? Jojołki. Aha, i mamy z nim pogadać. Jeśli dobrze mam rozumieć. Czekaj. Ja bym sobie te pyłki w dalszym ciągu pozbierał. Jeśli można. Ty, jaki zwinny. Se potrafił nawet skoczyć. O, to jest kolejny pyłek. Gdzieś tego więcej jest. I still have some things to do here. Okej, to nie. Myślałem. Może z tym idiotą pogadać. W takim razie. No to gadamy. A human spirit. Siema. Hello? And he speaks to me with no fear. Should I be afraid of you? You have no idea who stands before you? I am Ursagor. Titan Lord and Master of the Land and the Elements. Świetnie, zapamiętam. Who are you? Dobra, jak jesteś tutaj władcą Tytanów, to będę mówił prawdę. A former pirate captain fighting for his life. Then you are the drifting soul who is challenging the shadow. I have heard of you. It seems you have great potential for a human. If you're really the Titan Lord Ursagor, then you're partly responsible for the destruction of our world. We were at war. Oh yeah. Thanks to your Titan War, thousands have died, and the land in the north has been devastated. Sacrifices were necessary. Greater goal. What sort of lunacy is that? I see you don't have much left, except your courage. Help me. I want my life back. You don't need my help, drifting soul. You can move freely here in the underworld, and in the world of the living. That gives you great power. You just have to learn how to use it. I will keep an eye on you. If what they say about you is true, then I'm sure we will meet again soon. Until then, remain vigilant. Hey, wait a moment. No nie! Oh, my skull. Aha, dostałem duszę plus jeden i ją straciłem. No kurde, gro zajebiste. W cholerę, dzięki. Czyli sen bezcenny, tak naprawdę. Cóż, mogłem go już bardziej sprowokować, gdybym miał naprawdę przerąbaną sytuację. Nie. Było bez sensu to, co zrobiłem. W takim razie. Ale mniejsza z tym. Mieliśmy się chyba
pójść przespać. Tu jeszcze jedna ryba. Trochę do smażenia będzie. Okejka. Teraz się można normalnie położyć. Ale nie ława, kurde. Czy ty odróżniasz ławę od łoża? A teraz śpi. Zobaczymy, jak to wygląda dzień w Kaladorze. No, nawet nie najgorzej. W sumie tak jak wszędzie. Dobra, teraz zajrzymy, kto tu jest. Siema. I'm telling you straight, before you ask. If you want a message delivered, find someone else. I'm fed up with dragging other people's crud around. I'm gonna take a break now. Też sobie już zrobiłem przerwę kilka godzin temu. Praktycznie. I don't want a message. Alright. In that case, I have a suggestion to make. I've got a letter that wants delivering. Do you feel like doing that for me? Ah, okay. I'll deliver the letter for you. Alright. Here it is. Remember messenger confidentiality. Don't open it. The letter must be taken to Harry in Kila. Alright. No i mamy już pierwsze zadanie dostarczone. No, to sobie tam może za parę odcinków dopłyniemy do Kili z powrotem i przy okazji mu damy ten list. Nie ma problemu. Are you some kind of messenger? I'm not just some kind of messenger. I am a messenger. Aha. Or rather, I was a messenger. What do you mean? I mean, I don't want to do it anymore. I've traveled enough. It's time to devote myself to drinking. Też dobre hobby. Trzeba przyznać. Tylko żebyś się nie zaćpał. Że zachlał. Zaćpać też się możesz w sumie. And what are you doing with your free time? Drinking. If you give me some rum. Why should I? I'll make you a deal. Ooh. You give me some booze to help me aim better, and we can have a little knife throwing contest. What do you say? Okay. All right. I'll fetch you some rum. Just let me know when you want to play around. And don't forget the rum. Aha, to nie mamy. How about a round of knife throwing? Have you got a bottle of rum for me? Otherwise I won't hit anything. You don't need any rum. I don't need any rum. You reckon? You can also throw knives without rum. I can throw knives without rum. On na serio ma jakieś czary. Maybe you're right. Tell me if you'd like to try your hand at knife throwing. Nieźle, żeś go przekonał. That's only possible when you train regularly. I throw knives every day at noon. Okay. What will I get for delivering the letter? Normally the recipient pays. So let him pay you. Dobra. Oluju, masz tu jeszcze skrzyneczkę. Aż sobie bym otworzył. Czekaj, no. Kucnąłbyś. Okradamy teraz dziada. Ale wszystkiego co tu ma. Nie ma litości. Co tu jeszcze masz? A teraz jeszcze prawidłnie otworzymy skrzynkę. Czekajcie. To będzie tak. No i teraz popełniliśmy błąd. Kurde no. Ty, trudna ta skrzynka. O, patrzcie. Pierwszy raz spotykam jakąś skomplikowaną skrzynkę. O luju. O kurde. Tej to faktycznie. Kurde.
pół minuty chyba to otwierałem. I tylko tyle? Chyba co jaja robicie. To ja pół minuty otwierałem skrzynkę, żeby dostać jakiś syf. O, książeczka. Captain Finch wanted to prevent someone undeserving taking over his place at all costs. Therefore, he hid his infamous pirate flag at a perilous location before his death. It is said that he was last seen on Keela, near a native village. That's enough for me. O, nieźle. I kolejne questy. Kurde, no to mamy już narąbanych questów w cholerę. Dobra. To żeśmy obrabili tego gościa. Killiana. A tam też możemy? Czy jeszcze śpi? Dobra, można grabić. Dobra, tu jakiś kuferek. Można sobie spokojnie otworzyć. Oż kurde. Ale że nie chciałem. Aleluju. Kurde. No, on tu już powinien zdechnąć praktycznie. Ale widać kurde. Czekaj. Ja se tu. O, jeszcze ciebie ograbię. Se tu wszystko spokojnie. O kurde, kolejne zadanie, nie, no normalnie zaraz oszaleję tu. Z nadmiaru zadań. Poważnie. Przecież tego mam sporo. O, świecznik, no nie, ja się tu wzbogacę za... Moment, czekaj, jeszcze... Nie siadaj, kurde, widelczyk ci kazałem wziąć, dziękuję. Dobra, jeszcze coś? Jeszcze coś? Dobra, można iść. Biedaka nie chciałem pobić, ale no, sam się prosił w sumie. O manto. Więc no, zafundowałem mu. Kilogram przemocy z szczyptą soli. Tu chyba jeszcze nie byliśmy. Tak w zasadzie. O, tu jakiś indoor. Nawet dwa indory bym powiedział. Może je tak ubić. Dla expa. Okej. Indory ubite. Tak zwane terkeje. Aha, łyżki. No się wzbogaca dzisiaj co nieco. A znowu pierdolnięte czaszko, kwiaty i tak dalej. No lutu dzisiaj jest dużo. Tu nie ma co zaprzeczać. Coś chyba jeszcze było. Bo mi się zdawało. Coś jeszcze? O, kamień teleportu. No coś tu jeszcze na pewno masz. Tylko ukrywasz to przede mną. O, spiąć się można. Czekaj, to się wespnę. O kurde, jaki parkour. Stary. Łożesz w życiu. Takiego parkouru to jeszcze... Fajnie. Banan na dachu, no kurde. No kto by pomyślał, żeby takie rzeczy trzymać na dachu? Nie. No sam bym na to nie wpadł. Sam zacznę za niedługo chować w tym miejscu banany, no. Nie no. OP. Czekaj, teraz się tu wbijemy i pogadamy z tym typem. Glennem. Siesiemem. Damn. Another mouth to feed. Are you one of those demon hunters as well, then? No. All these new people arriving on the island aren't making our lives any easier. As if we didn't have enough to do already. Problems? Well, you could call it a problem. Since the farms have got into trouble, everyone suddenly seems to want our fish. Mm-hmm. Why don't you keep your fish? We have just enough fish for ourselves, and a little left over to sell. But we can't just let all these people starve to death. Particularly now, when they depend on us. Things are in a real mess here. To ładnie. O, można cię też ograbić, nie? Dziękuję. W ogóle muszę grę zapisać, bo ja się zapominam coraz bardziej z tym, a będzie taki moment, że kurde mnie zarąbią, a cały odcinek pójdzie na marne. Why aren't you out fishing? Good question. I'd like to, but I can't. Why not? Because something always interferes. Either monsters on the beach, or somebody wants something. Well,
I'll get it done somehow. It's not like I'm stupid. Do you need help? I don't know what you can do. We are unable to fish anymore. Why don't you get help? Help from whom? The demon hunters think that it's beneath them to deal with this. Other than that, there's nobody else on the island. But if you're offering your services, you look like you could do it. Można pozabijać. Okay. I'll kill your beasts. Thank you. Tell me when you've slain the creatures. Okay. Where are these creatures exactly? Directly below the village on the beach. No, no, just go to the same zrobimy route you used to come here and go along the beach. You should come across them sooner or later. I see. Taki grzeczny się nagle zrobił, kurde, no. Ten Lord Tytanów, no, musiał go postraszyć ładnie. What will you give me if I kill your beasts for you? I don't suppose you'd be interested in fish, would you? You can also have gold if you prefer. You can choose. Dobra, to idziemy zrobić tego questa. Najpierw sobie trzeba go zaznaczyć. Jest w końcu Kalador. O, mamy sporo zadań, trzeba przyznać. Czyli to będzie to do zrobienia. To se wykonamy. Będzie przynajmniej trochę expa walki. Moment, sobie jeszcze tylko to wezmę. Bo wiecie, do łapki mi musi wszystko wskoczyć. Co dobre, niekoniecznie dobre. O, jagódki są tu, jak miło. To chyba na plażę mam iść, nie? Co z Edwardem, bo mam wrażenie, że no właśnie, coś mi się kurwa zbugował, idiota. Chodź mi tu pomóc, bo trzeba będzie plażę posprzątać z tego syfu. Sprawdzam, czy tu jeszcze nie ma żadnych lutów tego typu. Gdzie są te gówna? Kazali mi iść tam, gdzie mi... Idzie, muszę w ogóle na mapie zobaczyć. A, to dobrze idziemy, okej. Już myślałem, że błądzę. O kurde. Tej. Damy radę? Oż kurde. O, staw go. Gnoju. A, nie biją tak bardzo. Poszło. Jedz tam coś. No to już jedną część bestii mam ubitych. Da się to zniszczyć? Nie. Taka żenuła. O kurde. Ale z tym to chyba będzie ciężej, nie? O kurde, ale gryzie. Jakim cudem pudło. Last. Jak go odrzuciło. Bez jaj. Czekaj, da się go pozbierać? Chyba nie. Dobra, no, weź mi. Zejdź z drogi. Czekaj, nie ma tu żadnych tych małż? No w Kaladorze to chyba wątpię, żeby jakieś małże były. No to bardziej wyspa niż... A nie, są jednak małże. To fajnie. I coś nie mogę wycelować z tej broni. No ja nie mogę. Jakie... Jakie gówno. No, w końcu zadziałało. A, jest surowa ryba z niego. O. Oj, mamy duszę plus 2, no to trzeba się jakoś, wiecie, zrehabilitować, bo jak już spotkaliśmy szamana, który nas może leczyć, i teraz z Władcy Tytanów, no to już po prostu powinniśmy się nieco ukulturyzować, bo to, co żeśmy odwalali przez 30 parę odcinków, to jest tragedia.
Bo wiecie, tam kilka odcinków robiłem, kilka partów. No wiecie, to tak około 30 już materiałów mamy, albo nawet lepiej. A pogadamy jeszcze z nim. Your great uncle Randolph wasn't a fisherman, was he? Ta, you're not listening to me. Randolph von Driel was a dark warrior. His estates lie to the southwest of the Iron Bay. Famous and glorious, he led his followers into battle against the fiends that were threatening the land. So show a little more respect when you speak of him. A mam ci przyłożyć? Right. What do you think of this place? The home of my ancestors has suffered greatly. It'll take us decades to rebuild what we lost and rise again from the ruins. I will do everything I can to ensure that it does. No ja mam nadzieję. Dobra, teraz jeszcze pozbieramy takie gówna i jeszcze możemy co nieco też ubić, żeby sobie no expa zwiększyć. I potem możemy oddać tego questa. A takie gówna to ja zabijam bez problemu. Ale spotkaliśmy ciekawskie warany, to jest coś w sumie nowego. Ale nic już nam w sumie nie sprawia problemu. Jesteśmy tutaj już praktycznie niepokonani i nietykalni w jednym. Tam pewnie nie ma żadnego przejścia, sobie możemy darować, ale jest. Ale się ciągnie dalej plaża. Poszło. Może coś masz? Nie. O, jest więcej tych waranów, to bym sobie poubijał dla expa. Chodź tu. O, to już zwykły waran. Ło. Ty kurde. Gryzaku. O, ty. Jakie kombo zebrał. Nie postarał się za bardzo. Dobra, tu mamy znowu jakieś małże do pozbierania. Potem sobie potwieram, teraz mi się nie chce. Albo ewentualnie w następnym odcinku. Tu jakaś muszla, nie, której się nie da zebrać. Okej. Czy tu cokolwiek się da zebrać? Takiego bardzo ważnego. O, tu kolejny baran. O kurde. Ale chyba w dwóch nie będziemy walczyć, nie? Ło. Dzięki. A jak dostał. Patrz, kurde. Ale się waleczny zrobił. W cholerę z nimi. Ale dużo expa za nich idzie. I to ważne. Bo my się tu, wiecie, wzbogacamy bardziej o exp. Gdy te szyje padają jak muszki. Coś tu pewnie jeszcze jest. Ewentualnie mogę przedłużyć odcinek o kilka minut, bo będę chciał sobie wybić te syfy. No, coś tu jeszcze jest do ubicia. O, tu żółwik. Tam znowu będą jakieś kurde nosorożce w pizdu. No, przedłużymy sobie odcinek. Dlaczego by nie? Możemy, nie? Dobra. To jeszcze to do ubicia. Te kafary. O, golema tam mamy. To się szykuje grubo. No kurde, uwziął się na mnie. No, przerwał mi kombo. Oj, przydałoby mi się trochę ulepszenie skillsów do... Czekaj, pistolet... No, to musi mi się przydać, bo... Kurde, ta moja cenność z pistoletów to już jest naprawdę... tragedia. I parodia w jednym. No muszę zabijać tych pistolców, mam dużo ammo. No, zaraz mi się to może skończyć. O kurde, dwa golemy. Chyba was porąbało. Porąbało was. Chodź tu, kafar. Chodź. Dobra, sprowokowany. Można walczyć. Ała.
zapomniałem strzelić. Ale zagowało. Ale najważniejsze, że się złożył. Dobra, teraz tak, zapisać grę i zająć się tymi szyjami jeszcze. Dobra, no wzięło mnie, no nie będę kłamał, wzięło mnie. Chodź tu, powalczymy. Ale wiesz, jeden na jeden. No, co będziesz tak krzyczał? O, broni się. Patrz jak po piździe zbiera. LOL. Nic nam nawet nie mógł zrobić. Taki wstyd. A teraz tym się trzeba syfem zająć. Ło, ten to już bardziej do walki gotowy. Nie pomyliło ci się coś? Headshot. Teraz to już mi nic po głowie nie będzie biło. Nawet takie golemy, kurde, 3-metrowe. Ale ammo trzeba będzie sobie chyba dokupić, bo zaraz nam się może skończyć i będzie kryzys. Woluju! No, zejdźmy z drogi. I małże, dziękuję. Tam coś jeszcze pewnie jest. Czyli plaża się i jak długo jeszcze ciągnie? Jeśli można... O kurde. Orzesz w dupę. To chyba jednak się wrócimy. Bo to nie ma sens. The fuck? Nie, jednak idziemy dalej, bo... I ciekawie się robi. Why are you here? Get lost. Nie. You could be a little more friendly. Stop me. No kurde, no Skype mi się oczywiście musi pieprzyć. Bo ja konfesę zostawiam i wyciszam Skype'a w jednym, no kurde, tylko mi pogratulować można. He's raving fucking mad. I'll show you who's fucking raving. But you came just at the right time. I'll simply sacrifice you both. Prepare to die. Zginiesz marnie. Chodź na tu. Pudło. Ale ty tą magią jedziesz. Noż to normalnie poczarował. Jak matkę w kuchni. O, trochę goldów mi się przyda. Trzeba przyznać. Jakieś czary mary. O, kobita. No proszę. Czyli na marne tu nie przyszedłem. Jakiś skarbek. Trzeba odkopać. Nawet nie patrzyłem na mapie. A se odkopię. No nieźle, nieźle. Co my tu mamy? Co my tu mamy? O! Kuferek, a w nim... sto golda. Dziękuję, świecznik. No to się wzbogaciłem. Co? Opalu. Co to jest? Kryształ rubinu mi brakuje. O! Aha. To chyba opylę gdzieś. A teraz trzeba się za tą kobietę wziąć. Najpierw sobie jeszcze upiekę jeszcze małe co nieco. A teraz można ją ratować. O, jak miło. Spokojnie, możesz wstać. Tylko nie podnieś kiecy. Thank you for setting me free. That mage is mad. Był szalony. I shouldn't have got involved with him. What was he planning to do to you? I'm not sure. I thought he was nice. He sounded interesting. He told me things about distant countries, and he said he could teach me magic. I was naive, and I believed him. I should have been suspicious when he came across the camp during a stroll on the beach. But now you're here. Thank you. The mage won't trouble you anymore. Thank you so much. Who knows what that lunatic was going to do to me? I'm pretty tough, actually. But he scared me. I think he was going to sacrifice me. You've certainly earned a reward. W czym? Łóżko? Czekaj. A będę milszy i dzisiaj zrobię wyjątek. I don't want anything from you. Real gentleman, huh?
do łóżka ze mną. To ci pokażę, jaki jestem gentleman. What are you gonna do now? I'll head back to the tavern. It's creepy here. Shall I go with you? No, thanks. I'll be alright. Oh, szkoda. I'll see you back at the tavern. I need a drink after all that. Thanks again for everything. Jebada. Nie chciałem od niego lów wyciągać. Jestem dla babu taki ham. Dobra. Dzięki wielkie. Czy co ja pieprzę? Teraz idziemy oddać questa. A to nie wiem, tam jakieś te takie iskierki pozjadają to gówno w ofierze. Teraz trzeba będzie questa oddać i skończyć odcinek, bo jednak nie chce mi się dłużej tego ciągnąć. Fajnie, że znalazł się motyw ratowania królowej na takiej wyspie, od której jeszcze nie wyciągnąłem ani grosza. No bo ile mam tam goldów? Mam jakieś 1500, jeszcze to posprzedaję, te gówno to będę miał z 2, może 3k. No to co ja będę od takiej bidulki wyciągał kasę? Bez sensu, ja bym to powiedział, tak robić. Dobra, trzeba tego questa oddać i się pożegnać, bo jednak to nie jest moment na przedłużanie sobie odcinka. Będziecie mieli tam może z 35 minut odcinka. O te 5 minut dłużej niż zwykle. Ja myślałem, że to już ożyło, a to jest martwe. Na szczęście. Dobra, oddamy questa. Zakończymy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. No bo dzisiaj się już coś działo w sumie. No tam trochę popeplaliśmy, pokradliśmy. Tu na koniec walka z mutantami czy z morskimi stworami. O, tamte ptaszyska to ja sobie ubijałem w następnym odcinku. Albo będziemy szli dalej w stronę plaży, bo tam na pewno jeszcze jakieś tajemnicze rzeczy się kryją. Ja to wiem. Aha, temu można rybcie dać. A nie, jednak mu nie mogę dać. Taki wał. Dobra, teraz tak, gdzie ten Glen? Pewnie tutaj? Ty się nie, Killian trenuje. Pewnie już mu się odgniewało. Don't even think about it. The beasts on the beach have been taken care of. Really? All of them? Yeah. That's great. Now we can fish again. Thanks so much. What would you like as a reward? No, ty jesteś chłopem, to daj mi hajsy. Dziękuję. Just give me a bit of gold. Here's your gold. Thanks again for your hard work. No i dzięki, setka. Prawidłnie. Skończymy odcinek już tutaj. Albo się wespniemy tutaj, żeby był parkour. Dzięki wielkie za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Z takim entuzjazmem kończę już odcinek. Trzymajcie się, na razie. Yo. A tamten debil chyba nie potrafi się wspinać, więc ja mu współczuję. Chyba, że jest kaleką do końca życia, to ty się wspiął. Moja krew, co kicasz z radości? Co? Wiem, że się cieszysz, że kończysz odcinek. Wiem, że moi widzowie się cieszą zawsze, kiedy kończę odcinek, ale no... Nie skacz jak skrzat, bo to już się robi chore. Trzymajcie się, na razie. Yo.